wyszukałam sobie opalacze. Czy widać różnicę pomiędzy tym, co było opalane w koszulce, opalaczami? Tutaj nie patrzcie lepiej, ale normalnie styl a la amerykański, ze względu na to, że przyszły z Ameryki. Ale powiem Wam, wygodne, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ach, amerykańskie. Także gdyby ktoś chciał wygodnie, podomowo na balkonie, spodenki, koszulka, która... Można się w tym kąpać, bo to jest taka lajkra, słuchajcie. Ale fajna, fajna koszula. Spoko. Można żyć i się opalać. Chociaż słońce dzisiaj średnie, więc ja zaraz tam schodzę na dół i zrobię soka. Ale będziemy próbować się dobrązowiać sukcesywnie. Jako, że daszki zostały zrobione, można było powiesić muzyczkę. Hejka ho! Witajcie w Narni. Czekajcie. O. Te odgłosy to nie wódka, to szklanki. Ten. Już się z Wami przywitałam. Ostrość. Low. No. Już się z Wami przywitałam. Teraz zeszłyśmy na dół. Robimy śniadanie. Jestem pierwszym sokowym, więc już arbuza zapodałam. Teraz pomarańcze i jabłka. Przypuszczam, że to się do jednego sokowka nie zmieści. Ale będziemy kombinować. A arbuza już trzeba zużyć, bo już to arbuz trochę postał. Ale tutaj nam się wcale nie psują te pomarańcze i jabłka. Jest nieźle. Stwierdzam. Obrać ze skóry. I lecimy dalej. Dzisiaj ciepło? Toż to korzystam, ale jutro ma być zimno już. Znaczy zimno. Nie słonecznie, nie fajnie, nie będzie z czego korzystać. No i najważniejsze, wywiesiłam dzwonki koszy przed dom, żeby wiatrem dzwoniły. Wiatrem niech dzwonią. Jeszcze muszę pomyśleć nad punktem świetlnym w jednym miejscu, co by feng shui'owo było zacnie. Ale to przede mną. Także takie rzeczy. Jest godzina pierwsza, my śniadanie, nie? Ale słuchajcie, niedziela jest. Nikt nie będzie nikogo zmuszał do wstawania wczesnego. Parę rzeczy już tak zostało zrobione. Więc tak naprawdę. Potem ja zobaczę, co tam słychać w mailach. Bo już VIP-y zrobiłam. Staram się raz dziennie te VIP-y robić, żeby nie było, czy tam niedziela, czy sobota, żeby nie było dużo zaległości. Oczywiście pod filmami macie objaśnienia różnych usług i kontaktu ze mną, także możecie się zapoznać. I sokujemy, sokujemy. Trzeba to wszystko pociąć i wysokować. Biorę się do roboty. Śniadanie po królewsku, sok zrobiony, chlebek jest, grzybki, maślaki, ja sobie zaraz serek zrobię, bo Dorota nie bardzo, Dorota kiełbachę, a tu mamy jeszcze wszystko, co możemy chcieć, i miskę do sera, i hibiskus, i sok, i zdrowotność wszelaka następuje, jeszcze śmietana. Hejo. Hejho, a tu ciemno? Ciemno, bo się zachmurzyło, ja się wykąpałam. Teraz lecę się nakremić. Dorota, widzę, że obrabia webinar czakralny, czyli praca w re. A ja za moment... Dorota była, Doroty nie ma.
O, bo pada? Jesteś Dorota? O, okej, dobra. Jest. A ja przyniosłam strój kąpielowy. Co by już go dzisiaj nie używać. Sama przebrałam się w bluzkę i lecę do roboty. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławiona. Siedem jasnych świec, siedem magicznych dni. Na siedem różnych sposobów ochronę zapewniam. W blasku magii księżyca wraz z nocą nas w swojej opiece. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez wodę i jej czułość, poprzez powietrze i jego lotność, krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Hejo, witajcie po kawce z wróżką, po telefonach, wykąpana, odświeżona i za Iwaniem na miacho, czyli do łasku. Bo trzeba tak, wejść do Rossmana, wejść do Chińczyka, wejść do apteki, a po czym jeszcze trzeba jakieś rzeczy pouzupełniać, takie bym powiedziała firmowe, więc będziemy. Dekret miałam do napisania, napisałam, muszę przypisać, wydrukować, wysłać, żeby było fajnie. Chodź kotek, wyjedzony kotek już, nie miauczący. Nie, nie miauczący, kotki są ważne. Także zbieramy się i lecimy. W zasadzie obie jesteśmy ubrane, nie? Tak. Jesteśmy ubrane i gotowe. Kupę prania? Ja muszę. Nie, nie widać prania. Nie. Pranie ściągnięte jest, bo ma padać. Bo ja i tak muszę to jeszcze rozwiesić. Więc nie będziemy. Tak? Jeszcze nie doschło. Wiesz, tutaj tak po. Wywalam, że tak powiem. Będzie się działo. Zgasić świeczkę trzeba. I lecimy. I lecimy. Ja jeszcze muszę z balkonu krzesełko złożyć, żeby za bardzo nie zamokło, jeżeli będzie padało. Takie tam rzeczy. Zawołać pana Piotra do studia. I mu powiedzieć, o co ci chodzi. Patka, jak ja się świecę w tej kameru. Dobra. Tak siedzimy, bo to znaczy siedzimy. Ja siedzę na podłodze, ponieważ iż nagrywałam dla was filmik, jak poradzić sobie ze zdradą. To był dzisiaj mój studu list, rzecza studu list to była. Także fajnie. Nagrywałam na telefonie, żeby też sprawdzić, czy telefon w takich aspektach się sprawdza i widzę, że genialnie, tak to powiem. Porównam sobie jakość aparatu i telefonu. Telefon ma naprawdę więcej nasycenia kolorów. W ogóle teraz te telefony są do nagrywania po prostu przystosowane. Rewelacja. No i tak, no taki sprawdzian, że tak powiem. Mietła, ja, o, w takiej perspektywie generalnie był filmik. Także tak. A idziemy tematem tego tygodnia po prostu, dlatego że na blogu też macie artykuł o tym, jak poradzić sobie po rozstaniu. Także tak. Dorota jeszcze tam dokończy ostatnie rzeczy. W ogóle byłyśmy na mieście w Chińczyku. Ja kupiłam sobie bluzkę, ale dobrze w niej wyglądam. Tak wyszło. Dorota robi jakieś jeszcze ostateczne rzeczy i właśnie się pakujemy. Ja też lecę się pakować. Chleb kupiony, bluzka jest, zaraz się pewno rozpada, ale na balkonie wszystko przykryte, więc może tak być. A ja zostawiam światełko, niech się świeci. Bo pewnie w środę tu znowu będziemy, to se wymienię świeczki. O, tak zrobię. Przyroda nas obżera. O. O, ta był rzut. Prosto w dziób.
Przyroda nas obżera. Nie bić się tam, dla wszystkich nie ustarczy. Ale w locie łapią. Uleży jeszcze kawałek. Komu, bo idę do domu. Ty dostaniesz tam, a ty dostaniesz tam. Sprawy wszyscy dobrze. Podzieleni. Dziękujemy. Wszyscy nam dzisiaj mówią smacznego. Tak. Aha. No. Teraz trzeba popić. Do kałuży, której nie ma. A i taki drobny hol zakupowy. Słuchajcie, w mojej sokowirówce bardzo źle mi się wlewa do szklanek z pojemnika, więc wzięłam taki na sok z zakrętką, której nie mogę w tym momencie, bo dosyć mocno trzymam. Zakrętka plastikowa to szklane. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj jak jest już taki dzióbek, to już mi się będzie to lepiej wlewało po prostu. Bo tam to jest masakryczne. I że się zmieści pod robota. Chyba się zmieści. Tak mi się wydaje. Świeczki intencyjne, haha. Ale tak naprawdę czasem się przydają. Więc tak. Washi tape'y. Do moich wszystkich washi tape'owych działań. Drzewka, kwiateczki, trawka. O, proszę bardzo. Fajnie. Emot ikonki. O, to 3 zł kosztowało, 4. No i koperty do dekretów do wysyłania i zeszytów. Wzięłam fajną bluzkę w Chińczyku. No i fajnie to wygląda na człowieku. Srebrna aplikacja. Tu ma taki ciekawy. No i to jest taki materiał, który udaje płótno len. Czekajcie. Aha, na pewno. Może tutaj lepiej złapię ostrość. A, proszę bardzo. Taka fajna z napisami jakimiś tam. Mam nadzieję, że nieobraźliwymi. I spodnie pumpy, takie jak mam granatowe, tylko w kolorze czarnym. Mam, no, znaczy mam jasno niebieskie, troszeczkę ciemniej niebieskie i teraz czarne też, lennowe, więc na lato w sam raz. Hejka, hejka, a my się najczęściej widzimy przy robieniu soczorów. Soczorów mam już Michał, pociętych przedmiotów i włączamy machinerię. Niech się dzieje. Zaczynam od marchewki, co by poblokować, wiecie, sokowe rzeczy, bo jak się zaczyna od pomarańczy, to wylatuje sok. Tak to. A tak to można się pobawić, powiem szczerze. No, mam nadzieję, że dzionek Wam dobrze mija. Boli bardzo. Soczek pomarańczowy, marchwiowo-jabłeczkowy. Będzie zacny. No. Dopychaczka. Arbuzowy sok jest dobry, ale szybko się rozwarstwia, powiem szczerze, więc to nie będzie mój ulubiony sok. Natomiast reszta na razie się sprawdza. Czekam na jakieś inne owoce, żeby były. Zobaczymy. Ciekawa jestem. Dzisiaj mam 3 pomarańcze, 3 jabłka i 3 marchewki. Ku zdrowotności. Niech się umielę. Także przygotowania do śniadania. Godzina 12 już po premierze, a premiera była filmu Jak przeżyć rozstanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. 70 osób oglądało, to trochę jest. Może super. Robię dalej, bo się rozpraszam.
come on, come on, come on. I otóż dzisiejsze śniadanko polega na zdrowotnym soczku, który wykonałam ja oraz całej reszcie, którą wykonała Dorota. Jakiś taki podział obowiązków u nas panuje. Tak. Dorota kroi, a ja mielę. No i to mniej więcej takie będą kanapki. Tu są jeszcze moje właśnie i soczek. A my mamy pandemicznego gościa pijącego herbatę przez maseczkę. Witamy serdecznie. Da się, oczywiście witam. A ty masz tam taką dziurkę, że się zapytam. To jest taki ciubek, tutaj taki miejsce. A, zasysacz. Taki zasysacz. Tak, ale tak naprawdę chciałam wam pokazać, bo dostałyśmy olejek werbenowy. Werbenowy olejeczek. Pachnie pięknie werbeną. Także tak. I dostałyśmy czarodziejskie miotełki z pokrzywy. Nie zawahamy się ich użyć, będziemy szuszyć miotełki, tutaj macie. O. Także takie rzeczy werbena dzisiaj się dzieją. Werbenowy jest super. A mi się to podoba, bo przeważnie w sklepach piszą olejek z werbeny. Mhm. To jest olejek werbenowy, nazwa własna. Nazwa własna. Nazwa własna, z dynadełkiem, z kutasikami. Bez kuta. Dokładnie tak. Kot się ukrywa. O. Tak, kot się ukrywa. Jesteś ukrytym kotem? Znalazłaś swoje małe, ukryte miejsce? O. A trawa taka zielona. Proszę bardzo. Zobaczcie, jakie są ładne lody w Biedronce. Takie w słodkim waflu. Przykryte, pokryte czekoladą. I to są z tej firmy Marletto. No, wyglądają zacnie. Tutaj mam takie drugie UFO jakieś. Chodź, zrobimy zdrówko. Pęk! No. O, takie super trzy kartki dotarły do mnie urodzinowe. Jest akcja kartka. Wśród wysyłaczy kartek zostaną wylosowane nagrody. Nagrody będą. O. Proszę bardzo, a tu mam kartkę interaktywną. Można se pobujać. Ty, jak ładnie się buja. Kosycek. O. Super. A ja znowu idę do was, do holu zakupowego. Tu przekupiłyśmy takie płotki. To wam potem kiedy pokażę, gdzie będą zainstalowane. To pierwsza rzecz. Tu są dredy, to nie. Lodów mamy co niemiara. Lody jak dawniej braci Koral ciasteczkowe. Lody jak dawniej braci Koral ciasteczkowe. I sorbet truskawkowy. Chociaż ja wolę mango, ale mam się truskawkę. Nie było. Nie było. Nie było, bo ja chciałam też. I mamy z takich rzeczy do włożenia frytki, bo jeszcze w tym, w biurze były. Tu kupiłam włoszczyznę słupki. O, kupiłam też z biura. To trzeba będzie zrobić frytki. I utrzymaj frytki i ogromniaste frytki. To są takie rzeczy do włożenia do zamrażarnika. Potem mamy cudne rzeczy. Aha, bo to jest moja torba. Przyniosłam parę rzeczy z biura. Ale mamy tak, jabłka, marchewki i pomarańcze na dwa soki. Są jeszcze duże frytki. Mam... O, patrz, co znalazłam. O, loda. Okej, sorry, nie przerywam. Nie, spoko. Dobra, czyli tu mamy owoce na soki, tak? Owoce na soki. I coś jeszcze mieliśmy? Aha, tam. Właściwie tu mamy bardzo mało rzeczy, tylko wszystko porozwalamy. Ogórki kiszone, adwokat, cydr i trzy picia. Tyle. Tyle? Tylko tyle? Tak. Tu mało bardzo żeśmy kupiły. To jeszcze coś mamy. Tam jest jeszcze. No właśnie. Patrzcie, się nałaże, nie? Wszędzie wszystko. Oprócz tego, że w tym pudle są moje suknie średniowieczne, to ręczniki papierowe, płateczki, takie pyszne ciastki. Tu mamy jeszcze dla kota whiskasy. Tu są takie, wiecie, co na skrzynki. Do zawieszenia jeszcze trzeba będzie skrzynki kupić. Zawieszę.
płateczki, rzodkiewka, pomidorki na pewno tam są. Niech ja wyjmę płatki. Ja lubię tak, kółeczka z miodem bardzo lubię. Takie te, ale są z jakimś takim białym nadzieniem. Zobaczymy. To są te kocie puszki. To tak. Ciastki. Jeszcze są jakieś takie chopki. I co? Bułki do wypieczania. Sprawdzimy, jak się mają. Zobaczymy, czy są dobre. Ser rycerski z dziuryma. Ser topiony, światowida. Ser rolada, światowida. Co to jest? Aha, jedzenie kocie. Serdelki z szynki. Dwa rzeźki. No i właśnie pomidorki. Też uwielbiam. Oprócz tego kupiłam sos słodki chili, który uwielbiam, i sos tatarski, którego mi brakowało do frytek. Po prostu. No i jeszcze jedna kocia puszka. Teraz mnie się to zgadza. Wszystko rozkładam. A dzisiaj na obiad warzywa na patelnię z kopytkami. Na razie trochę doprawiłam. Dosmażam. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zawsze coś tam ugotowanego. Czasem się zdarza taki dzień. Wiśnia przy garach. Znajdzie się. 16 wersowy będzie? Wiśnia przy garach. Czaruje okrutnie. Zaraz będą kopytka i może w maśle trutnie. Dwa trutnie. Co tam gotujesz, wiedźmo kochana? Kopytki, kopytki od samego rana. Jo! Mamie, ładnie się rozchodzą, dobrze jest. A co to będzie? Sos z warzywami na patelnię, słodko-kwaśny na ostro. Hot chili. Hot chili. No hot chili było dodane, tylko hot chili, bez no. Hot chili nie mam. Tarzam. Niech dochodzi pomalutku w moim garnku, aż do stóp. Patrzę, żeby się poroztegowały, nie? Mhm. Jak się poroztegowują, możesz rzucić kropkę oleju. Nie mogę. No to się tego dłują. Dobra jest. Trochę są już takie do życia. Miałfu, miałfu, chlastu, chlastu, nie ma mączek, 11. Jak to było z tym? Musimy to zaklęcie. Zaklęcie, koniecznie, ja zapomniałam. Koniecznie trzeba to zaklęcie wydrukować. Zalaminować, albo to będzie jedna rzecz, która będzie przyklejona do lodówki. Jako albo magnes. Tu. Albo tu. Po prostu na szafku będzie wisiało. Jakieś takie niewielkie, acz ładne, żeby było, nie, że tam A4. Czary mary, czary mary. Gary, 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 Gary. Mhm. Gary Cooper. Dobra. Daję radę. Jak widziałam tak... Nie, nie, zostaw. Nie? Gorąco.